Cześć, witajcie! Z tej strony Mafiosonec, a ja witam was w kolejnym odcinku z FIFA 16, z oczywiście z Adasiem. Cześć, cześć! No i to oczywiście kolejny odcinek, a to drugi z naszej gry w ciemno, z naszego losowego sezonu. I dziękuję bardzo za zaangażowanie, bo naprawdę na mnie oddaliście 191 głosów, był to numerek 1. I na Adama oczywiście też numerek 1, 147 głosów. Także Adaś, zapraszam cię do wybierania. Jak możecie, no, weźcie, urozmaicajcie to trochę, nie wiem, jakąś tam ósemeczkę wrzućcie, coś w tym stylu. No nie wiem, że masz też z Niemiec. Ja mam z Niemiec mój numerek 1. Dziękuję wam serdecznie. Aha, super. Aha, to ty w kilometr leciałeś do Niemiec? Bo ja nie wiem czemu, ale przeoczyłem. No mamy Wolfsburg, który wczoraj rozwalił Real Madryt. No ciekawe, co nam pokaże. I proszę was, urozmaicajcie te odpowiedzi właśnie tam, że wiecie, nie teraz, żeby 2-2 było na przykład w kolejnym odcinku. Dobra, co my mamy? Draxler, Kruse, Arnold jest okej chyba. Ja tu, wiecie, swoje tutaj już poza meczem poustawiałem. Myślę, że jakoś dadzą sobie radę. Myślę, że kogoś tam mamy na pewno. Mi teraz się przypomniało o moim czarnym koniu. No. Twój teraz... czarny koń, który tak bardzo mnie ograł w twojej jeździe. Ale nie, znaczy z tam ogólnie Bayernem, znaczy Bayer to nie. Dobra, ja już jak coś. Bayer Leverkusen to jest jedna sprawa, ale mam fajnego zawodnika, którym jest czarny koń, który mi pomógł w niektórych naprawdę meczach ciężkich. Oprócz tego, że dobrze ciciali, to nadal tak dobrze strzela? Nie. Także lecimy. Fajne jest spotkanie takie niczym z Bundesligi. Dziwne, że aż kurde ułożyłeś sobie w taki sposób też niemiecką na pierwszym miejscu, ale no dobra, nie ma co. No, nie wiem, jakoś... I co tam jeszcze, kochani, coś wam miałem przekazać. A, i nie, proszę, nie głosujcie na te same zespoły, które już były. Tam już jak macie nazwę zespołu danego, to już nie głosujecie na niego, głosujecie na inne, nie? Dobra, no to lecimy, zobaczymy jak to będzie. Zaczyna Arnoldo. Wilki rzucą się na swoją ofiarę, ja pierdzielę. Komentarz jaki. Ej, ale ładny stadion, no w końcu Bundesliga. Stadiony jakiś są naprawdę stadion, nie wiem. To jest stadion mój. Nie, twój. Mój. To jest twój. Bayernu. Bayernu. Ale lubię takie spotkania Bundesliga. No Aldo jak mnie skasował. Wierinia. Dobre to było i pięknie Leno. O Jezu, jak mi ściągnął to. Ej, fajnie, fajne, lubię te mecze z Bundesligi. Kurde, chłopaki, którymi naprawdę gram... Gram z chłopakami na sezonie. Bo w końcu w Bundeslidze mam przecież sezon kariery. O, pięknie! Ja pierdolę, serio. Co? No bo ja też myślałem, że ten, ale był spalony. Zobacz, wcześniej o wiele... Patrz. No dobra, no ale był spadł. Nie, zobacz, tu był, patrz. No wiem, nie było do ciebie. Twojego. Ale to, że dotkło mnie, no to dobrze, że tak się liczy, nie? Także... Nie powinno być jednak, było w twojej... Cicho tam, nie maruć, Kazik. A, zdzichu. Wyjeb to. O Jezu, jakie przewrotki tutaj, niczym ten. Jak on ma? Nie wiem. Francuz, Iberii. O Boże, serio? Nie wierzę, zabiję go. Ej, co się dzieje? Czemu oni się tak mijają z piłką? Coś się stało. Pewnie stracę bramę przez to. No teraz miałeś farta, że tam był... inny zawodnik, bo dobitka byłaby ciekawa. Dobrze, Toprak tam, bezproblemowo. Myślałem, że kupię cię na ten zwód drugi raz. To jest to, że Chicharito tu jest. Ty masz dobrego napastnika, niestety nie mam jakiegoś napastnika dobrego. O Jezu, te podania dzisiaj to naprawdę macie, chłopaki, z dupy. A ten Wolfsburg tak brałem, bo jednak zasugerowałem się poprzednio. Boże, jedyny chyba... Bałem się, że tutaj pójdzie torpeda, nie? Z podeszwy chyba uderzył. Boże, ty, no... Toprakowi był łeb urwał chyba. Co to? Ej, co jest z podaniami, ty? Oni tak naprawdę do dupy mają podania, czy mi się wydaje? Gol. I gol wreszcie. No ej, ja nie wiem co jest z podaniami, ty. Żadne podanie nie trafia do mnie. Boże, Bayer, daj mi zwycięstwo. I kolejne 3 punkty, a naprawdę znakomicie zacząłem ten takto sezon. Kempo. Tu jest twój zespół z gwiazdką, tak? To jest to, że ty nim grałeś. Może dodajmy jakieś punkty za to, że zespół z gwiazdką.
Dobra, mamy już drożny, z którego pewnie i tak nic nie wyjdzie, ale postaramy się coś zrobić. No nie mów ho, bo to jest jednak, wiesz, wielka loteria. O, Papadopoulos, piękne to zrobił. No, no, odepchnięcie naprawdę 10 na 10. Ale se fajnie przerzucił to. Jest rzut wolny, brawo. No, to nieciekawie. Draxler. O, jest. Po raz pierwszy od dawna udało mi się murem dobrze rzut skoczyć. No, ale teraz to Bolek wykorzystuje moje problemy. Tak, ślicznie. Aranduis. Dobrze, Papadopoulos. No, ale Szyrle nie powinien tak to zrobić. Co to było? O Boże! Jak któryś? Co to było? Spalony, spalony, spalony. Weź. Ale... Co zrobił? To było. Nigdy nie widziałem, że tak blisko bramkarza i bramkarz tego nie wyjął. No może ta piłka jakoś inaczej się odbijała. Dobra. Nie mogę się zgrać, nie wiem co jest z chłopakami. No fakt, że ja nigdy nimi nie grałem, tak? Dlatego ten drugi sezon jest taki niemożliwy, bo wieloma zespołami na co dzień nigdy wcześniej nie graliśmy. O... No... Serio, tak. Czerwona, czerwona. Nie widzę tutaj musi innej być, sytuacji. Jak będzie czerwona, to ja wychodzę. Czerwona, no sorry. Jeden na jeden by było, brawo. Brawo dla sędziego. Wiem o tym, no ale właśnie tego się bałem, że tu... No ale to było jeden na jeden, Adam, tu nie ma się co zastanawiać. Faul od tyłu, tak? To jest nie, dla mnie... Potem finezja i też byłaby bramka teraz. No tak, ale brawo. Dla mnie jeszcze lepiej, bo no, możemy to wykorzystać, ale nieczęsto wykorzystuje się tą grę w przewadze. A wiem co. Tutaj blisko było do rzutu karnego również. Czy teraz tylko Draxlerem tego nie wykorzystasz, bo... Bo byłoby mi smutno. Jakbyś to wykonał. Dobra, na razie trzeba oczywiście formację obcykać. Ja na pitole. Kruse, Arnold. Kurde, ja nie mam nikogo takiego. Ja lubię szybkość, tak? Lubię szybkość. Shirley jest dość szybki, może zmienimy go z Draxlerem. Możemy to zrobić. Lepiej mi się to może spisze. Arnold, strzały. Ej, Arnold nie jest lepszy od Kruse? Nie, nie jest lepszy. Dobra, na razie tak trzeba to zrobić. No trochę, dawno w ogóle nie było takiej brutalności, więc... No ale... Zresztą moim toprakiem, kochany. Moim ulubieńcem, no i teraz jeszcze... Nie mówcie mi... Dol. 1-0 chciałem powiedzieć. Dobrze, że to wykorzystujemy jak najszybciej. No, widziałem... Dobiegnę do tego? Kurde, no pierwszy raz chciałem do trenera dobiec, nigdy mi się wcześniej nie udało. Ja też, właśnie próbowałem nie raz, ale... Dobra, mamy... Zresztą myślałem, że po prostu wybiję wtedy tam piłkę, ale jednak... Ale fajnie se przyjął to. Aj tutaj, że... To jest ten Rudy, Arnold? Chyba tak. Tak, Arnold, Rudy to na pewno. Kurde, jeden Rudy odszedł, został kolejny. Na to samo miejsce, bo to jest PO. No. Rudy. Ale są doskonale zgrani. Bajeśni technicznie. Bajeśni technicznie. O Jezu, nie lubię, gdy moi już biegną do ataku. Co jest? O Boże! No, nie łap to. Castells! No ty masz lepszego bramkarza. No. Kto to wrócił ci dzieli? To nie. Nie, nie. O Jezu, jak oni się zbiegli tutaj do dupy. Kruse! Nie, no Kruse! O nie! Nie, Kruse, nie lewą! Po co, żeś się tak wrzucił to? O Jezu! Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. O Boże! Brawo, co go tutaj ten cisnął. Jest... Daleka piłka, ale nie, nic tu nie zrobimy, dlatego się cofnijmy po to. Papadopoulos. Sam się nie spodziewałem, że tak ładną piłkę zagram. O Boże! Bardzo piękna! To już nie była ładna. Bardzo mi się spodobało, bało. Kurwa, to będzie ciężko teraz, odjebałem jak... Ty masz lepszych zawodników pod względem w polu. Ja mam dobrego bramkarza i dobrego napastnika, tak? Ty masz bardzo dobrego. Ale widzisz, ja bym oddał za to więcej, bo ja nie gram polem. Ja lubię długie podania, gdzie... O Boże. Gdzie ja mogę wykorzystać tylko napastnika, a w obronie przyda mi się bramkarz, który mi to obroni, tak? Co to kurwa było? Tłumaczysz mi? O Jezu, Arnold chciał tu... Nie, na rangu... Susku. Nie dojdziesz, a Jezus, dojdziesz. Szczurle. Szczurle, Wendel i... Ale tutaj ładnie mi... Kondrat. Kto to jest ten obrońca tutaj taki? Analdo, no tak, Boże, zapomniałbym, że mam tak dobrego obrońcę u siebie. Jednego chyba z najlepszych.
No i Dante. Nie, Dante to ścierwo. No ale... Nie wiem, no bynajmniej w Realu, nie wiem jak, nie wiem jak tutaj w tym... W Fifie. Aj kurde, a dobrze, nie robię zmian, bo sobie tam przewinąłem. Co możemy tutaj zrobić, żeby no, wygrać ten mecz, bo... Na razie nie gra mi się już, no, kurna, od razu tak wyczuwam. Tutaj to, że nie mam tego jednego zawodnika jak cholera. Jeden twój na pewno fruwa. A, o, poczekaj, czekaj, jest dobrze. Gdzie jak on to zagrał? Dobiegnę. Aj, za mocno. Teraz trzeba pilnować się. Jeden musi wrócić. Dobrze. Dobrze. Ja pierdolę, Shirley, serio. Luis Gustavo, Luis Gustavo, Naldo, no jest, masz tych trochę gwiazd, więc... Dobrze, tak. Nie, nie, to jest... Za bardzo widoczne to robię. O, Kruse! O Jezu, Kruse, co ty dzisiaj robisz? No nie, ja już się boję. Traf tą bramkę, wreszcie. Strzelił ci bramkę, więc ja bym się cieszył. Ale jak trafi teraz, no ile można poprzeć tych sytuacji? Blisko pole karne, może strzelać. Szczurle nie dobiegnie. Ja pierdzielę, serio? Nie wiem, co on się tak zbierał dziwnie. Ja myślę, że to przejmie. Dobrze, 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 fajnie, ach kurna. Tak blisko było. Mocne to podanie. Naldo, czemu tu nie... Jezu, to było Rodriguez. Gdyby tu bił Naldo, nie? To była pewna bramka. Rodriguez jest lewo nożne, a ty prawą strzelałeś, więc... Ja myślałem, że tu Naldo bijał, tu tak na środek zeszedł ładnie. Dobrze, Wendel. Dobre to podanie głową. Ja zaczynam je kurna w oczach mienić. Nie wiem, gdzie jest piłka. Ja pierdzielę, nie wiem, co się dzieje w ogóle w tym meczu. O ludzie, ty, Naldo! No. Jak wlazł we mnie, nie mam pytań. Draxler, serio, co ty robisz? Co... Chciałem po nogach Draxlera, ale nie pykło mi. Trzeba uspokoić trochę tę akcję. Serio. Ja pier... Nie, nie, nie. O Boże, Boże, Boże! Co ty robisz? A nie, to nie był Kruse. Nie, to był Perinia, Wierinia czy jak mu tam. Może zmiany zaraz zrobimy, co? Dobra wymiana podań. Pomijali się chłopaki z piłą. Calhanoglu. Ten od razu. No u mnie też. Coś by się przydało jednak zmienić, tylko nie mam kogo. Dlatego jednak spróbujmy. Caligiuri, ty jesteś LP, ale ja... Bas Dost. Strzały, nie, nie postawię na strzały. Kruse, jeszcze masz siły, widzę pełno. Tak, że dwie zmiany, bo jedną już niestety musiałem wykorzystać. Ale... Jeden. Zróbmy coś takiego, że zejdzie Arnold, za Arnolda pójdzie Draxler i Szyrne na skrzydło, dobra. Takie coś możemy zrobić, Gustavo mi się nie podoba, także schodzi. Dobra, i zostawiamy jedną zmianę, na którą i tak nikogo ciekawego nie wpuszczę. Dobra, zobaczymy. No wyrównany mecz, jak to Bundesliga. Dwa równe zespoły. O kurwa, rzut rożny, ja zapomniałem. Ja właśnie byłem zdziwiony, byłem, to moja trauma. Dzieciństwo. No serio, tak prosto w nogi. Skręciłem specjalnie, żeby on tak fajnie po łuku poszedł, a on nie, prosto musiał. Kruse, Boże, Kruse przy piłce to już nic ciekawego. Dobrze, Campbell. Jezu, kto tu wbił? A, ten Gulubudu. Co to było? Gulubudu. Może mi ktoś wytłumaczyć, co to był za jakieś kurna podanie z Gwiezdnych Wojen? Ajajajajaj. Kamp. Serio, Jorze, cię tyle wychował w Borussii. A ty i tak przyciewko mnie, dobre, wal. Faul! Kurwa, dobrze. Niepotrzebnie. Hakan, o nie! Aldo, i tak by wybił pewnie, więc, ale... No mocno. Nie, no nie chcę tutaj remisu. Nie chcę sobie komplikować później sezonu w drugiej połowie. Szczerze? A pitol. Kruse, nie Draxler, o jest gol. I brawo!
ale to zmiana, nie? Żeby Daxera wpuścić na ten. Ja czułem, bo wiem, pamiętam, on grał na takiej pozycji chyba. Środkowego pomocnika, bo wiem, że dobrą technikę on miał. Ale tutaj podanie. Na pewno podanie. I tutaj ten dobre zejście. Brawo, zjebałem sobie to. Zjebałem sobie ten mecz, jeszcze Bender kontuzja, ja pierdolę. Teraz zjebałem sobie to. Zjebałem to spokojnie. No ja pierdolę. Zjebałem sobie życie tym, tą czerwoną kartką dzisiaj. A no słuchaj. Albo bramka. No ale cóż, tak to jest. Caliguri. Napadopoulos. Kurde, ja go na napad puściłem, nie za bardzo chyba widzę, ale dobra. No, na razie dobrze. Ja dalej jestem spokojny. Ja pierdzielę, Gilo wozi ci ją tam. Ten Vlad, ją się o piłkę, oddaj, moja, twoja. Serio? Dobrze, ja to zrobiłem. Dobrze, że ja cię postraszyłem trochę, ale już miałem ciepło, nie? Bo... No. Aj, mamy trzy. Nie! O Boże! O Boże! Ja, wybij to, no kurw! Jest! Czemu? Kurwa, pewnie teraz mi się troszkę wyciszył, nie, ale... Nie wyciszyłeś. Nie wiem, co on podał. Co? Ja pierdzielę, no przecież to piłkę dusiłem chyba z 5 razy, żeby wybić. Ale Draxler, to co się co on się pokazał w ogóle? Druga bramka w takiej chwili, że to tylko go zmieniłem, nie? Na pozycję, widać, że... Jeszcze miałem taką szansę na wyrównanie, co nie? Ja już teraz jakoś nie mam w ogóle. Kolędnicy. Beny twórcze już. Jeszcze ten Castles. Tak dziwnie broni ten piłkę, że... Ale nie... piłkarz, kurwa! Krzywo. Kurwa, debilu, po co... żal mi tego, że on tak sam wychodzi. Ty... O Jezu... Leno, tak fajnie. Czemu to się tak stało? Dlatego ja nie mogłem kontrolować piłki w ogóle, nie? Co się działo? Jakbym przez to stracił bramkę, to bym się chyba zabił. Bo ja już wiem, ja już się pogodziłem z tym, że przegrałem. Jeszcze tu zapominam ciągle, że nie mogę tak grać. A pierno. I tu jest akcja. O Jezu, że on się nie położył. Karim Adjuri. A pitole, jakie podania z dupy niekiedy daje to. Aż się żygać chce. Drzwa boli. Dużo sobie zyskasz teraz tym. Draxler na hat-tricka tutaj się wiązał już. No ale niech kurno. Dobra, Naldo. To nie jest Naldo, tylko Gila Woli. Serio? Serio? Dobra. Tutaj ja by był taki sał, nie? Ale fajnie, fajnie było, ja się bardzo cieszę, że mamy 3 punkty, mamy tutaj kolejny sezon wygrany. I fajnie, fajnie, bo Adama zespół z Gwiazdką pokonaliśmy. U mnie na razie zespół z Gwiazdką się jeszcze nie trafił, bo wybraliśmy sobie ogólnie każdy po 3 zespoły, takie najlepsze. Ale dobra, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do głosowania, które macie w opisie. Nie głosujcie na te zespoły, które już były. Trzymajcie się, cześć!